nami burmistrz Terespola, pan Jacek Danieluk. Gdzie się znajdujemy i co niebawem tutaj się zmieni? Znajdujemy się w tej chwili na osiedlu domków jednorodzinnych, zwanych Osiedle Wschód. Niedaleko mamy teren zrewitalizowany, za moimi plecami cerkiew prawosławna. Tak naprawdę znajdujemy się na bardzo dużej krzyżówce. Jest to skrzyżowanie ulicy Popiełuszki, 3 Maja, Wojska Polskiego i ulicy Wspólnej. Jest to krzyżówka, jak widać, niesamowicie niebezpieczna i tutaj wspólnie razem, bo właściwie większość tej krzyżówki to jest własność powiatu Starostwa Bielskiego. Po rozmowach bardzo mocno przyjaznych zdecydowaliśmy się wykonać tutaj dużą inwestycję w Terespolu, czyli budowę ronda, które rondo to zapewni ogromne bezpieczeństwo dla przede wszystkim samochodów, ale też przemieszczających się rowerami, motocyklami czy na pieszo. W tym roku właściwie projektujemy to duże rondo. Myślę, że inwestycja finalna to będzie rok 2023-2024. Projekt inwestycji, o jakichś kosztach możemy mówić? Znaczy trudno mi jest powiedzieć, bo w tym roku będzie projekt. Ja mogę to tak hipotetycznie założyć, ponieważ jest to duże rondo. Wydaje mi się, że przy dzisiejszych cenach to będzie w granicach 500 000 zł. Dodajmy również, że ten teren Osiedle Wschód to teren rozwojowy jeszcze w mieście Terespol. Sporo terenów, które są zagospodarowywane i przeznaczane pod budownictwo jednorodzinne. Tak, na przykład przy ulicy Wspólnej niedługo będę podpisywać umowę w ramach spółki SIM. Jest to też program rządowy, gdzie będą budowane tanie mieszkania wielorodzinne. Dodatkowo na tym osiedlu domków jednorodzinnych powstają nowe ulice, które zaczniemy utwardzać. No i oczywiście ludzie się zaczynają powolutku budować. Dziękuję. Dzięki.